koleżanki i koledzy nauczyciele. Skończyły się ponad 2 miesiące wakacji. Widząc Was tutaj, myślę, że doskonale wypoczęliście, że wykorzystaliście ten długi okres wakacji na to, żeby doznać wiele przygód, poznać wiele ciekawych miejsc, a także zawierać rok szkolny, ale ten rok jest trochę inny. Jest to rok bardzo ważnych i trudnych zmian. Od 1 września tego roku zaczął obowiązywać nowy ustrój szkolny. Dotychczasowy system, który składał się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum i 3-letniej szkół ponadgimnazjalnych, ulega przekształceniu. Od 1 września jesteśmy szkołą podstawową numer 6 imieniem księdza doktora Bernarda Sychty, a nie jak dotychczas zespołem szkół publicznych numer 1. Co prawda na nadwejściem gimnazjum macie przywilej być ostatnimi rocznikami gimnazjalistów. Od nowego roku szkolnego 2017-2018 uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu będą mogli kontynuować naukę w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej szkole branżowej 1 stopnia. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016-2017 ukończyli klasę 6 szkoły podstawowej, rozpoczynają naukę w klasie 7, aby pokazać się z dobrej strony, pokazać swoje umiejętności, zdolności. Mam nadzieję, że z chęcią włączycie się w przygotowane przez nas propozycje zajęć. Jesteśmy oczywiście także otwarci na Wasze propozycje i pomysły. W tym roku szkolnym w naszej szkole będzie realizowany projekt Edukacja kluczem do przyszłości. Będziecie mogli uczestniczyć w ciekawych zajęciach matematyczno-technicznych oraz przyrodniczych. W uczniowskim wolontariacie będziecie mieli wtedy możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami organizacyjnymi. Drodzy nauczyciele, ten rok szkolny 2017-2018 był bardzo udany, żebyście wszyscy odnosili sukcesy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Thank you.
wykorzystać ten czas należycie, jak najlepiej. Przede wszystkim uważając na lekcjach, biorąc w nich aktywny udział, uczestnicząc także w życiu waszych klas i szkoły. Tylko w ten sposób możecie się wszechstronnie rozwijać, ale także możecie się sprawdzić w różnych sytuacjach, poznać swoje talenty. I pozwólcie, aby ten czas, ten rok nauki w szkole poszedł na marne. Serdeczne życzenia, sukcesów, powodzenia kieruję do uczniów, którzy ukończyli pierwszy etap edukacji wczesnoszkolną, do uczniów klas czwartych. Od dzisiaj, moi drodzy, będziecie musieli zmierzyć się z nowymi przedmiotami, nowymi wymaganiami, nowymi nauczycielami, a także nowymi ocenami. Wierzę, że przez 3 lata edukacji wczesnoszkolnej zostaliście bardzo dobrze przygotowani do tego momentu i świetnie sobie poradzicie na kolejnym etapie waszej edukacji. Będą wam w tym pomagali wasi wychowawcy. Pozwólcie, że ich teraz przedstawię. Wychowawcą klasy czwartej A sportowej będzie pan Mariusz Czaja. Klasy czwartej B pani Sylwia Wienek. Klasy czwartej C pani Lucyna Nadolska. Czwartej D pani Agnieszka Sikorska i klasy czwartej E pani Ala na ten rok szkolny szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Będziecie mieli wiele możliwości, ale to od was zależy, czy z nich skorzystacie i będziecie uczęszczali na zajęcia pozalekcyjne. Mam nadzieję także chętnie się wasi rodzice, dziadkowie, członkowie rodzin, aż zadbali
o to, żebyście się nie spóźniły na tę godzinę, żebyście pięknie wyglądały na rozpoczęcie roku szkolnego, dlatego, że to jest bardzo ważny moment. Ale wszyscy, tak jak i wy, dorośli, są przejęci tym ważnym momentem i tym początkiem waszej edukacji. Rozpoczęcie nauki w szkole wiąże się z nowymi obowiązkami, które na was w tym momencie spadają. Ale możecie mi wierzyć, że te wszystkie obowiązki nie będą wcale takie trudne, wręcz fajne, a we wszystkim wam pomogą wasi wychowawcy. Chcę w tym miejscu przedstawić wychowawców klas pierwszych. Wychowawcą klasy pierwszych A jest pani Ewa Lewandowska. Klasy pierwszej B pani Marzena Andrzejewska. Klasy pierwszej C pani Bożena Petruska. Przy tej okazji przedstawiania powiem jeszcze, że w klasie drugiej, jedynej naszej klasie drugiej A, będzie asystent nauczyciela, ponieważ liczba dzieci w tej klasie przekroczyła 25, asystentem będzie pani Ewelina Nadolska, którą witamy w naszym gronie. Sprawią, by nauka była bardzo przyjemna. Zawsze chętnie będą wam pomagały we wszystkim, gdy będziecie mieli jakieś problemy. Na to zawsze możecie liczyć. Obok pani będziecie się jeszcze przez długie lata razem uczyć i bawić w tej szkole. Mam nadzieję, że nasza szkoła będzie miejscem, do którego będziecie bardzo... Idą szkołą do ciebie z pytaniami. Czy tęskniłaś za nami? Czy brakowało ci u baru hałasu? Czy na odpoczynek miałaś dużo czasu? I tak dzieci pytały, i tak w szkole marudziły, że szkoła odpowiadać nie miała już siły. Szkoła cichutko drzwi uchyliła i dzieci do siebie zaprosiła. Rzeka Wódka Morza, długopisy wszystkie pióra, niechaj piszą mądrze, ładnie, niech skrzypią tak jak żura, kiedy błąd się gdzieś zakradnie. Cały ten materiał przy tym jest wydany położony.
wolno, bardzo ostro, trochę wolno. Teraz jeszcze mamy wypowiadanie, bo mamy jeszcze zakrywać takim spadkiem szkoły, że każdy może kontrolę zostać. No teoretycznie tak, jeśli sobie zasłuży. Możemy też kiedyś będziecie patronami jakiejś szkoły, jeśli dokonacie czegoś innego. Bo zazwyczaj patronami szkoły zostają ludzie na tworzenie dla kraju, dla Polski, dla regionu, dla narodu, dla miasta. Cóż, dzisiaj mogłabym nam powiedzieć o waszym patronie. Urodził się niedawno, myślę, że w Zdrowiu, na Kaszynie. Tam rozpoczął naukę, odkupował moje drogi i państwo, a następnie w Pekinie w seminarium duchowym pozostał księdzem, przyjął uczelnię na łaskę. Ale to jedna z mojego działania, wszystkie pamiątki dotyczące waszego patrona. Na pewno wkrótce będziecie zwiedzali szkołę, musicie poznać wszystkie budynki, no i będziecie na pewno też poznawali jego życie. Dobro, że mężu ksiądz Rychka był również człowiekiem, pisał wiersze, podporem modlów także, no i ma dobro, więc był człowiekiem wielu talentów. Myślę, że tych talentów nam również nie brakuje i że wszystkie je odkryjemy w naszej szkole i będziemy rozwijali. Dobre, na razie tyle. Tak, jeśli rzecznie słuchaliście, bardzo mam nadzieję, że na szkole pozostaje, bo tak jest, możecie mieć głowę. A na czas się głowa? Umieć więcej niż umiem. Będę spieszył z innym z pomocą. Nie opuszczę nikogo w potrzebie. Będę dbał o otaczającą przyrodę. Swoją nauką i zachowaniem będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Postaram się dobrze wypełniać obowiązki. Ślubujecie? Ślubujemy! Ślubujecie? Ślubujemy! Ślubujemy! Poproszę teraz panią dyrektor, aby pasowała was do uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 imienia księdza doktora Bernarda Sygiego. Na pamiątkę dzisiejszego dnia otrzymacie od nauczycieli dyplomy potwierdzające wasze przyjęcie w poczet uczniów naszej szkoły.